Siemaneczko, witam w kolejnym tygodniu. Ja dzisiaj zaczynam od tego, żeby zwieść ten piach, żebyśmy mogli obsypać tą oczyszczalnię do końca. Tam się w weekend już nic nie wydarzyło dziwnego, wszystko stoi jak trzeba, ten beton stężał, także trzyma zdrowo. Ale wiadomo, trzeba jeszcze dorzucić, bo to zimą, jak woda jeszcze podejdzie wyżej, to żeby była pewność, że to zostanie. Zaślepki w piątek kupiłem po drodze na Sunrise'a, także spoko. Impreza udana, jak ktoś nie był ogólnie, to polecam naprawdę. Trochę tam problemy organizacyjne były z tymi sklepami i w ogóle z opłatą, tymi opaskami. Kolejki były straszne, żeby kupić butelkę wody, czy jakieś tam piwko, czy cokolwiek, to tylko do jedzenia nie było kolejek takich dużych. Tam w miarę sprawnie szło, ale zresztą to było jeszcze dużo do poprawki jest, ale jeśli chodzi o muzykę, to no, to nadrobiła wszystko, także raczej nie ma co narzekać, naprawdę wypas, można się tak wyszaleć i w ogóle z żoną już planujemy na przyszły rok minimum 2 dni, 2 noce tam spędzić, także naprawdę fajnie. Plan jaki na dzisiaj mamy, to jest tak, zasypać tu ile się da, zebrać tego piachu, żebyśmy mogli tam obsypać tą resztę i jedziemy po cement do hurtowni. Cement z hurtowni bierzemy. No i dowiadujemy się temat dachówki, jaki będzie, co tam się będzie działo. Opcji ogólnie jest dużo, jeszcze mi się przypomniało, że jeden z widzów mi kiedyś mówił o kreatonie, że w razie czego ten betonowy kreaton można załatwić od ręki praktycznie. Nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne, ale jak coś to się dowiemy. Jeśli tu się okaże jakaś lipa, znowu będzie gadane, że w sierpniu na pewno, no to chyba zabieramy pieniążki, które wpłaciliśmy i będziemy szukać gdzie indziej. Także tematów jest dużo, może nawet wejść blacha w grę, też tego nie mówię, że nie, zresztą ostatnio mówiłem właśnie o tych modułach, a to nie do końca mi chodzi o te moduły, tylko bardziej chyba o ten rąbek to się nazywa. Także opcji jest wiele, ale musimy coś działać, no bo kurde, trzeba to brać i po prostu kryć, a nie czekać nie wiadomo na co. Dobra, to co, ja to ogarniam, idę zabrać córkę i jedziemy do hurtowni. Okej, okay, jestem na miejscu. No i nie mam zbyt dobrej wiadomości. Słuchajcie, dachówki nie będzie tej, co miała być. Także już wiemy, że jej nie będziemy mieli. Niestety. Ale brak profesjonalizmu ze strony producenta poraża. I ogólnie tego zamawiającego. Znaczy tego, z którego się składa zamówienie. Czyli hurtownia złożyła zamówienie u gościa, który se w kulki wali, po prostu jest łbem jakimś i tyle. I inaczej tego nie można wytłumaczyć. W żaden sposób tu nie obwiniam chłopaków z hurtowni, bo nie leży wina po ich stronie. Zresztą dzwonił do mnie, przy mnie do head office'u wypytywać się co i jak, no i po prostu jakiś żart. Po prostu powiedzieli teraz, że to będzie na wrzesień przeniesione, a we wrześniu powiedzieli, że na październik i tak cały czas by miało to być, więc to odpada. I teraz co nam zostają za opcje? Od razu dostałem opcję w sumie dachówki cementowej IBF. I myślę, że chyba no w to pójdziemy, tylko żeby nie będzie połysku, tak miał być, bo miał być połysk wcześniej, a tu jest zwykła cementówka antracyt. Po prostu kolor zmienimy też. Możemy też wziąć czarną, ale w sumie okna będzie mieli antracyt, to może by pasowało ten. Może by pasowało wziąć właśnie sobie antracyt. Jak do żony zadzwoniłem na szybko, jakaś tam szybka decyzja, w sumie jeszcze nie podjęta do końca finalnie, ale czekamy na wycenę tego wszystkiego. Mam dostać cenę później, co i jak to będzie wyglądało i czasowo to około 2 tygodni podobno ma być, więc szybko. No i na tym też nam zależy, więc chyba to zbytnio nie zmieni jakoś bardzo naszych planów. No jeszcze ewentualnie moglibyśmy się nad czarną zastanowić, ale wydaje mi się, że ten antracyt chyba będzie lepszy. Trochę poczytałem na ten temat tej IBF dachówki, już wiele nie ma na ten temat tak naprawdę napisane. No ale co, no, pewnie przeżyje i tak, i nas, i może następnego kogoś, nie wiem. Więc nie ma co się chyba zbytnio tym przejmować. Plus betonówki taki, że w razie jakby gdzieś tam kolor miała sobie stracić, co prawda jest barwiona w masie, więc nie sądzę, żeby tam miała, ale jeśli by tak straciła, to zawsze z taką betonówkę można prysnąć. A ostatnio jechaliśmy z żoną,
powiem wam, i zwróciłem uwagę żonie na to, jak widziałem ceramiczną połysk na jednym z dachów i normalnie ten połysk blak w niektórych miejscach. Więc to też tak z tym połyskiem nie do końca może być. Nie, żebym teraz, o, nagle teraz zmieniam zdanie, bo już nie mam połysku, bo byliśmy za połyskiem ogólnie. Ale jeśli chodzi o na razie co, no to można rzeczywiście ten betonówkę zawsze sobie prysnąć jakimś tam kolorem po wielu, wielu latach, a no z ceramiczną tego nie zrobimy. Choć nie ma zamiaru tego robić, myślę, wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. No zobaczymy, jak to cenowo będzie wyglądać. Boże, powinno być trochę taniej, nie wiem o ile. I zobaczymy, jak to czasowo będzie, bo to będzie już od innego producenta, więc wiadomo, no te czasowe może będą ramy bardziej realistyczne niż to, co tutaj było odpieprzane, bo 1 sierpnia minęłoby pół roku od momentu, gdzie dostali kasę, więc to jest naprawdę żart i niekompetencja na wysokim poziomie, no ale tak to bywa. Co, ja zabieram się za, odpompowałem trochę wody, zabieram się za kręcenie tego mautu od cholery. Oczywiście grzeje dzisiaj pięknie. Trzy dyszki ma być, nawet ponad trzy dyszki. Mam nadzieję, że to mi szybko pójdzie, sprawnie. Chyba tyle, co tego mamy, to wrzucimy. Jedyny minus jest taki, że nie mam do murowania, kurde, tego. Żadnego piachu już. A dlatego o tym mówię, ponieważ jedyna opcja, jaką możemy na teraz robić, nawet też wczoraj pisał chyba w komentarzu, zaczynamy z działówkami. Nie ma tu coś świrować, kombinować. Na tym dachu nie będę na razie wskakiwał, bo mógłbym tutaj stężenia porobić, poprostować te krokwie. Tam gdzie się powykręcały, ale nie wiem, czy jest sens. Jak się weźmiemy za dach, to się po prostu weźmiemy i wtedy będziemy tam działać cały czas, a nie tak, kurde, tu skoczyć coś tam, więc można chyba jechać z działówami. Jak tylko skończę to, to może dzisiaj mi się uda wstawić coś tam do środka. Nie wiem, czy mi się uda ogólnie wstawić do środka, bo ta płatew i te krokwie dłuższe mogą przeszkadzać w tym, więc no nie wiem, zobaczymy jeszcze. A jak nie, to podstawię po prostu pod wejście te dwie palety. No i tego piachu nie mam, ale mam trochę hydrostopu mi zostało, a na nim też można murować, więc na bogato polecimy i wymurujemy działówki na hydrostopie. Przeciwwilgociowo będzie dodatkowo, mimo tego, że mam folię i tak, ale nie będę już jechał specjalnie, kurde, po ten, bo później do murowania to na razie nie będzie mi nic potrzeba tak naprawdę, więc kurde, to odpuścimy sobie. I polecimy z hydrostopu, tam co na te działówki tego pójdzie, tej zaprawy, tam niewiele będzie, więc chyba, że chudziak krzywo mocno jest, ale chyba nie. Dobra, nic, podłączam kabel, jadę z tym, muzykę załączam i lecimy. Dobra, jestem w końcu i coś tam porobiłem, zasypywałem to, ale jeszcze mam mało tego materiału trochę, więc, znaczy mało, w sumie styknie, tylko tyle, że zrobiłem, że na bokach jeszcze, na tym i na tamtym poobsypywałem wyżej ponad ten taki pierścień, który idzie dookoła, żeby jeszcze to ten beton tu przyłapał, żeby to całość trzymała to do góry. Chociaż i tak dno trzyma, bo wystaje poza obrys, więc tam powinno być już ok i tak, no ale tak już to zostawię. Tą resztę zasypię jeszcze, później trochę gliny, trochę ziemi i będziemy mogli to zasypywać. To tylko, że jeden minus jest taki, że ja pierw muszę to wkleić, więc wkleję to. Na razie podakładam zaślepki, taki mam plan, jakoś tam się wcisnąć. Podakładam zaślepki i po tym trzeba będzie wkleić tą całą, kupiłem tam jakiś, kurde, ten, tą całą co dostawkę, kupiłem tam jakiś taki mocniejszy, lepszy, jakiś montażowy klej, jak to mówią, nie wiem, w sumie zejdzie do tak, o nie, potrzebuję nożyka chyba nawet, no i ten, no i rzucam to i co, trzeba będzie chyba robić tu porządki, macalaka wsiąść, co prawda średnio mi się chce, bo jest gorąco na maksa, znowu 34 pokazuje. Więc grzeje naprawdę. O, elegancko. Zaślepimy, później będziemy to po prostu odkopywać i tyle, nie? Tu mógłbym tego nie zasypywać w sumie, ale to woda się wtedy tu będzie zbierać dookoła, więc bez sensu. Lepiej niech to będzie ten. Tak trzeba. Patrzę tutaj, o, co tu takie jest w ogóle? To ma uszczelka? Aha, to jest jakaś cholera, wie co to jest. Tu jest usmarowane tym. Dobra, będzie dobrze. Zakładam z drugiej. No i trzeba zdjąć tą dostawkę. Odwrócić ją tutaj szmatką, ją przelecę tu jedno i drugie, żeby to czyste było w miarę, bez kurzu, bez niczego. No i trzeba nałożyć tego, wkleić ją, przykryć. Zobaczę tam, nie wiem ile tam schnie tam ten, ale pewnie może tam po południu czy wieczorkiem będę mógł to ogarnąć. Jak nie, to jutro rano się zasypie do końca. A skupimy się na przygotowaniu pod działówkę.
Nie wiem co z tym całym drewnem, chyba muszę z tym wyjechać tam, no bo co tu, tu trzymać. Chyba, że to poustawiam tutaj wszystko na paletach jakoś. Tak jakoś bliżej, żebym miał elegancki dojazd pod te. Coś z tymi blatami też muszę zrobić. Blaty się przydadzą jeszcze dookoła na rusztowania później tu, żeby poustawiać. No i jakoś to wszystko poukładam tak, żebym mógł tę dwunastkę zabrać tam. I będzie ok. Także nic, lecę. To drugie założę tamtego, tą zaślepę i tu powoli ciągnie to. Jak nie było mi jakiś czas, to przyszedłem, to całe było już jakby mokre, czyli jeszcze naciąga cały czas z ziemi. I pewnie tak będzie zaraz z tym, że godzinka, półtora i to wszystko będzie mokre. Dobra, to wrzucamy to. Dobra, to odtłuszczam ten rancik tutaj cały, żeby to było czyste, tam się przyłapało, przykleiło, bo od środka nie dam rady tu wejść, tak żeby objechać to, więc trzeba robić to na patencie chyba, jest tak ciepło, może bym tu nałożył trochę, bo to będzie rogiem tak tu siadać, tak chyba zrobię, może się zmieszczę, żeby tam palcem później oblecieć to już dookoła. Słuchajcie, pistolet mi się zepsuł i kij ten od pistoletu, od tego wszedł mi normalnie tam do środka, rozpieprzył wszystko i muszę, tam już mam nałożone na tamto, ale tu muszę się wspomóc niestety kawałkiem kijka, żeby nie zmarnować tego, bo szkoda, nie? Więc biorę to i tak to wyciskam i tak nałożę na całość dookoła, bo mi wystarczy w sam raz to. O. Czas radzić jakoś, nie? O ty kurde dziadu! O, gdzie lecisz tam? Mógłbym dać tak, żeby to się... te trzymadło w sumie było z tym, ale... czy to jest kurde sens? I tak tutaj nie przenoszę tej rurki. Chociaż to po to powinno być, więc... niech może i tak będzie. Jak tak ma być. Dobra, siadło. Tak, tu zaraz będę mógł przelecieć od środka, to... paluchem objechać. Będzie trzymać. Mógłbym to wypoziomować, ten kawałek, co tu mi się nie zgadza. Coś tu podłożyć, ale stwierdziłem, że nie ma sensu tu się o te pół centymetra czy centymetr bić. Tego tutaj nie będzie. Jakoś tam się to się nie rzucało w oczy, a będzie to się działo jak należy tutaj do końca, a nie tam podnoszone jakieś kombinowane. Dobra, obierzam paluchem dookoła, ale nie szybko ciągnie, pierdzielone, bo ciepło, dlatego. Okej, mamy to, mamy wklejone wszystko, dolewam trochę wody jeszcze, bo mało jeszcze trochę, jeszcze trzeba trochę dobić. Tak pod tą rurkę 110 niech poleci i tyle. Także to było na tyle, jeśli chodzi o szkurde. Jeśli chodzi o to na razie, dolejemy i będzie gitarka. Dobra, tu się trochę polałem na na ten beton, gdzie on tutaj był zasypany ponad tym pierścieniem, żeby on już się ściągał powoli, żeby to już się nie ruszyło. Tu przy tym będę zasypywał piachem, bo prognoza się zmieniła, ma niby padać, burza jakaś ma być i w ogóle, więc streszczam się, żeby to zasypać. Nawet już powyżej tego poziomu. Zobaczymy, ile starczy tego. Później weźmie się coś tego. Dosypię koparką i będzie z głowy. Co to mi już coś kropnęło? Nie wiem. Albo ptak na mnie nastrakał, albo coś takiego, ale nie wiem. Mam wrażenie, że kropnęło coś. Dolewam jeszcze wody i jeszcze trochę mogę dolać. Tak, dolewam jeszcze wody. Ile tam trzeba będzie docelowo, żeby to już zostało. No i zasypujemy to. Najgorsze to, że mam fajnie sucho w środku. Ale mi teraz deszcz przyjdzie, to jutro będę musiał wypompowywać wodę, wyciągać stamtąd, nie wiem, wymiatać ją stamtąd, żeby można było zacząć z działówkami, no ale co zrobić, no. Spróbuję jeszcze dzisiaj sobie te działówki też podstawić, żeby to jutro miało ręce i nogi, ta robota nie było tak jak dzisiaj. Więcej chodzenia, gadania i w sumie nic nie załatwiłem wielkiego, a dzień zleciał. Dobra, to lecę, nie będę tu koparą to ściągał z tej przyczepki, bo więcej na rozsypuję niż to warte. No i
dobra, dowiozłem sobie jeszcze łyżkę tam przy okazji, jak przyprowadzałem mini koparkę. I ogólnie zasypałem sobie tym piachem, który miałem, te miejsca, gdzie rury idą, żeby później do nich się dokopać. Nie będzie po prostu problemu, nie będzie jakiegoś tapania się w glinie czy w czym, tylko będzie elegancja. No, tu jeszcze to zgarnę, co mam. Ten bałagan cały, żeby już było posprzątane na zero. Się zaczyna już chmurzyć, kurde, nie wiem, czy zdążę, co ja zdążę dzisiaj jeszcze zrobić, ale w sumie późno już jest, ale nie mam nic innego do roboty w sumie dzisiaj, więc można działać. Okej, okay, ja wstuczyłem na metalaka, mam tam obsypane wszystko tak wstępnie, ale tylko obsypałem, nic tam nie ubijałem, nic nie kombinowałem, ziemia to sobie sama, woda znaczy sama zrobi robotę i to sobie elegancko siądzie. Teraz na razie sobie robię miejsce do tych dwóch palet chociaż, już te dwie na początku bym chciał tam przewieźć, no a później to się zobaczy, co dalej. Jeszcze czego nie sprawdziłem, to oczywiście nie sprawdziłem tego, jak on się nazywa. Tego poziomu tej rurki względem szamba, będę musiał to sprawdzić, tego zbiornika na szambo, będę musiał to sprawdzić, jak to się ma, ale to jak laser wyjmę może do działówek jutro czy coś, to z ciekawości trzeba będzie zajrzeć po prostu, zobaczyć. A kurde, zaraz to wywalę gdzieś, chyba za szeroko mam widłę, coś mi się wydaje. Musiał zwężyć do solbetu i tak, i tak. No ale dobra, to sobie na razie przewiozę troszkę tam pod krzaki, a i tak w prędzej będziemy musiał coś z tym zrobić. No i dobra, to bierzemy pierwszą paletę. Mam nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Chcę podjechać sobie jeszcze trochę. Dobra, powinno świecieć, no tylko delikatnie. Trochę tu postały. Ile? Nie pamiętam, kurde, kiedy przyjechałem. Na jesień jakoś, w październiku, ale widła widzę, że jest trochę przekuszona, trochę jeszcze za szeroko wziąłem. Nie wiem, czy nie dał problemu. Krzywo chyba stoi, ziemią zabrałem ją, czy nie? Mi nie pierdzielnęła, bo będzie afera. Idę zobaczyć, jak to leży tam od spodu. Nie, no niby dobrze wszystko. Tak się jakoś może wydaje tylko. Dobra, to jedziemy, zobaczymy, czy w ogóle uda się nam wrzucić do środka, ale mam wątpliwości ogólne. Dobra, spróbujemy, ale nie wiem, jak to będzie, bo może być raczej ciężko. Dubsko zaradzie do góry szło pewnie. Żebym się nie zakleszczył, że kurde włożę ileś tam, bo nie wyciągnąć nie będę mógł. Ale nie, no chyba nie będzie tak źle. Trzeba uważać tu właśnie na ten. Strasznie mi się buja ta paleta, nie wiem dlaczego, ale przeważa mnie już. Muszę tu położyć sobie łapę. Och kurde, delikatnie tylko, trochę. Tam jest na styk już z tą i chodziłoby na to teraz, żeby musiał podjeżdżać do przodu. Jak już opuszczę na maksa, że na łapach stoję mocno podniesiony i teraz nie wiem, czy mi przejdzie na tyle, to już jest max chyba.
Kurde, braknie mi trochę chyba. Dobra, pełen wysięg, teraz muszę tak, opuszczę sobie ją tam do poziomu. Coś tak gadam, ale leży i teraz musiałbym, mimo tego, że jestem na łapach, trochę na nich się przesunąć do przodu. Nie pójdzie, bo jest ten. No właśnie. Dobra, spróbuję delikatnie odpuścić łapy. Problem z nimi, że ich nie idzie za bardzo delikatnie odpuścić, a zwłaszcza tamtej. Stabilizację odpuszczę. O, ona już się mi da opiera, ale teraz może pojadę. O, właśnie o to chodziło. Żeby w komin nie przyłupać tylko. Teraz mogę to sobie może nawet podnieść trochę do góry jeszcze. O, właśnie. Nie, tam do komina jeszcze kawał czasu, kawał miejsca jest. Tam będziemy mieli ściankę, no to jeszcze drugą może bym tu wtarabanił, kurde, w takim sposobem. I trzecią, i czwartą jeszcze. Dobra, jedziemy dalej. Ale teraz czemu nie chcesz? Się przyparłeś? No na tym się przyparłem. No i dobra, tak żeby na drugie miejsce było i teraz musimy po prostu wyjeżdżać, tak jak wjechaliśmy, bo inaczej wideł nie wyciągniemy. O kurde, trochę delikatnie, bo coś poleci zaraz. Dobra, udało się. Jadę po drugą. No i dobra, próbuję wlecieć z drugą. I od razu, słuchajcie, rozkmina mnie naszła, że już sobie postawiłem w złym miejscu tą pierwszą. Bo od tej ściany głównej, nośnej, zewnętrznej nie będę mógł mierzyć sobie ściany do salonu. Czyli będę musiał jechać wszystko od lewej strony, zaczynając od ściany paulinki pokoju i kurde łazienki. I tak po kolei, po kolei, po kolei. Będę musiał po prostu lecieć, aż dojdę do tego tutaj. Wszystko musi wyjść wtedy w kącie, bo ściany są jak trzeba, więc będzie ok. No ale tak trzeba je robić. Spróbuję tylko tą lekko popchnąć. No, jak mam tam już widły, to może mi się uda ta sztuka. Tak, i będę mógł sobie wymiar wziąć normalnie wtedy. I znowu sobie błota narobię. A tak ładnie wysprzątane było. O kurde, tutaj. Damy radę. Dobra, jedziemy do przodu. No i dobra, elegancko. Teraz nam nie będzie nic przeszkadzać. Dobra, to co, ja uciekam, bo już mam godzinę pewnie jaką grubą. W pół do ósmej, starczy na dzisiaj. Może tamte dechy jeszcze sobie przełożę na paletę jaką z solbetu, żeby mieć gotowego, żeby następne jak coś zabierać, ale aż tak szybko to nie będzie szło. Jutro najdłużej, bo pierwsza warstwa, wątpię, że mi się wszystkie udało porysować i objechać, ale może akurat, no zobaczymy. Fajnie by było. Sucho ma być do końca tygodnia niby, więc też byłoby ok. Oprócz dzisiejszego dnia, no bo dzisiaj to przygrzało, więc burza jest wielce prawdopodobna. Dobra, to ja uciekam. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Jedziemy jutro dalej. Coś nowego. Mam nadzieję, że fajnie pójdzie. To na razie, cześć.